Powtórzmy sobie informacje o odmianach gammolowych. Zrobimy to na przykładzie gamy amol. W odmianach gamy molowych zawsze pierwszy tetrachord jest taki sam. Tu na przykładzie gamy amol widzimy, że są to dźwięki A, H, C, D, zaznaczone tutaj na niebiesko. Odmiany gam molowych różnią się drugim tetrachordem. Zwróć uwagę, że tetrachordy te są zaznaczone tutaj różnymi kolorami. Gama eolska, czyli naturalna, między 7 i 8 stopniem, ma cały ton, nie ma więc dźwięku prowadzącego. Aby go uzyskać, możemy podwyższyć przedostatni dźwięk gamy, czyli 7 stopień. Uzyskamy wtedy dźwięk prowadzący. Ale to już nie jest naturalna gama amol, tylko jej odmiana, nazywana harmoniczną. Przez to, że wprowadziliśmy zmianę między dźwiękami F i G, czyli 6 i 7 stopniem, powstała sekunda zwiększona. Gdyby tylko istniała taka gama, która ma dźwięk prowadzący, ale nie ma sekundy zwiększonej. Jest taka gama, to właśnie odmiana dorycka. Podwyższyliśmy 6 stopień i zlikwidowaliśmy tą dziwną sekundę zwiększoną, a nadal mamy dźwięk prowadzący. Wszystko co najtrudniejsze już za nami, ponieważ została nam ostatnia odmiana, melodyczna, która w górę jest jak odmiana dorycka, a w dół jak eolska. Nic trudnego, prawda?